Ja nie mam parasola, a idę do medycyny pracy na 9, a jest dopiero pół do 9. Ja mam wszystko załatwione, weszłam tak 3-5 po 9 i wychodzę tam, gdzie jest klasa, nie? Patrzę, patrzę. Idę do szkoły. Ja tu włoknę i mam parasola. Jeszcze mam 5 minut. Ja zabieram się za zrobienie paru zadań z matmy i muszę zerknąć w notkę, którą dostałam i jakie typy zadania może być. Ale najważniejsze powtórzyć wzory, takie rzeczy, bo to matma, więc obliczenia obliczeniami. Nie teoria, praktyka. Pojedzie się to przyda. Nie wiem. Dobry, panie doktorze, czy można? Widziałem pana w reklamach. Pan opowiadał o jakimś słowie. No, ja mam taki pomysł. Jego... Najważniejsze wiadomości z planimetrii, jakie mogą pojawić się na maturze podstawowej z matematyki. Zgodnie z waszą prośbą postanowiłem przygotować takie zestawienie tych najważniejszych zagadnień w sytuacji w geometrii, jakie mogą pojawić się na maturze, abyśmy sobie to powtórzyli przed samym egzaminem, ponieważ na maturze zazwyczaj z geometrii jest kilka zadań i można z tych zadań zdobyć kilkanaście, czasem 20 parę procent. Więc myślę, że warto mieć powtórzone na świeżo te wiadomości. Przez te filmiki nie umiem się skupić z YouTube'a i sobie wypisałam, co może się pojawić, co może powtórzyć. A to się chyba zabiorę zaraz. Sobie zejdę. Ja jestem śpiąca, jest po 16, muszę to ogarnąć. Zabieram się, właściwie teraz się zabieram za matmę. Jestem przygotowana. Nie mam jak uchylić okno, bo pada. Mamy rozpisane, co jeszcze poprawić, poćwiczyć i sobie porobię różne zadania, zmieniając liczbę. Guys, ja dzisiaj nie umiem się skupić na matmie i się boję, że zawalę, a ja mam taką regułkę, nie zarywam nocek. Ja nie lubię zarywać nocek, bo ja wstaję bardzo wcześnie, muszę się ogarnąć w godzinę, więc muszę sobie wypracować dobre nawyki. Plus moja, powiem czasami do wspomnień. Szybsia psiółce na zajęcie dodatkowo. Może być różne, ale moja nostalgia. Rozpiny pierdzu i... No takie. Aż mi to światło wkurza, nie wiem jak się ustawić. Nie mam tak głupio się to ułożone. No. Rajs. Ja dzisiaj umieram z nosem. W cudzysłowie, tak mnie zapyta, że nie wiem. Pochla do rzeczy. Proszę. I się złożyła już w ostatnich 4 latach. Dzisiaj... Ile miałam? Byłam na 4. No i miałam w połowie... Na połowie lekcji byłam. Tak nie ukłucham. Byłam, wracałam do domu. Nogi mnie boli. Mnie tak bolały. Nie wiem. A ja będę wypakowywać naczynia. Talerz. Ja tu siedzę. A niedawno wstałam. I oni mi przyszli. I jeszcze mnie nie wiem po co. A moje krzesło jest nie przy biurku. Nie wiem, wtedy uśmiechałem, bo jest to sobie nie wiem, czy krypi jest zadzieraj. Ja mam... O Boże, jeszcze ten kwadeczki wylizam. Jakaś grupka ludzi idzie. A słyszycie tam? Bela! O kuj! Ona... Patrzcie, ona sobie na poradę wyszła. Jedna tu, a druga tu. Można siedzieć po kółku. Ej, uspokoić się. Zapatrzcie mocno. Nie można... Dajcie mi coś powiedzieć! Nie mogę filmu obejrzeć na YouTubie. Mam... Ostatnio szukam, żeby kadramy obejrzeć na HBO. Ale jest mało tam. Ostatnio znalazłam coś fajnego, ale to tajwańskie, więc się nie pcham jeszcze, nie? Ja. I wchodzę na Rakuten Wiki, przywracam konto.
A tam sobie zrobiłam darmowe, te darmowe seriale, wielkie tam Cherry Blossom After Winter, ja. Wow, patrzę, czy jest język polski, napis polski, ja. Wow, no ja mówię wow, ja byłam w szoku, bo tam jeszcze był tytuł, który chyba ma w Polsce mangę, ten, to był gość, nie pamiętam tytułu, ale od studia od ja. Ale będę patrzeć, jakie są tytuły, ten, bo mi się znowu Amazon, Rakuten Wiki ściąga. Ja zawsze Wiki właśnie z Amazonem myliłam, polecam. Mi tu kikiem, bo mojemu bratu się chciało. Jezu, przyzmowałam jego twarz, bo do telewizora, nie? Tu śpi jedno, tam śpi drugie, a on siedzi tu. A w tle kiki. No ja oglądałam dramę, a kiki w tle. Siedzę z tym maluszkiem. Nie? Przywitaj się. A. O, czekaj. Czekaj. Maliusik. A tak jest Zania! Cześć. Mam takie ciasto z malinami. Ono jest dobre. A przepisu nie znam. Znalazłam piosenkę od... Wpadło mi w ucho od pierwszego usłyszenia. Jest to. Pamiętam górki. Tak siedzę i słucham muzyki. Witam w kuchni. Dzisiaj obtaczamy łososia w płatach skóry działej. Jest to powszechnie ulubiony obiad. Mam tutaj już przygotowanego łososia. I go muszę poobtaczać. Mam przygotować 10 kawałków i jednego kotleta. No to są skabowe, nie? Dopiero mam jedną piątą tego. No to robi. Ja mam tak fajniej. Trzeci. Wiecie, ja sobie tak poukładam łososia i muszę dopiero dobra. Cztery. Muszę wziąć płatki. A takie tłuste jest od tego jajka. Mój brat znowu ma większą butelkę ode mnie. Płatki. Więc ASMR było. Tutaj mam taki mini kawałek, bo ja byłam kiedyś taka, że jak próbowałam rzeczy, jak z łososia, zawsze jadłam od małych rzeczy, a później były aż wielkie. Czyli mam 5 połowa. Tutaj będę po małe kawałki jeszcze. O. I kotleta muszę stawić. 6. A duże te kawałki mama dzisiaj zrobiła. Oni są w Lidlu, ja mówię. I pytam się, gdzie byli jeszcze na... Zobaczysz! A ja, to znaczy byli pewnie... siostra chciała do Snisa. Mieli jechać tylko do Brico, a wyszło, że pojechać. Mieli paczkę od pierwotnie, paczkę z paczkomatu mamy w Kociwlu. 3 paczkomat? Jedną mam koło jednego Dino, drugą mam koło Dino, koło PKP, a trzecią mam... Nie, 4 są, jedno jest koło Drużdżyka. Koło Drużdżyka. I tam jest jeszcze koło policji. My tam często bierzemy. Właśnie trochę tych winów po Cibulu jest. 4-5. Jak na takie małe miasto dużo tych znaczy paczkowatów mówię. Nawet u mojej babci koło sklepu mojej byłej sąsiadki. Czy ja tam mieszkałam, więc to było. Jak ja mieszkałam, to była moja sąsiadka. Ma sklep spożywczy. Najpierw miała, pracowała w jednym, którym pamiętam, on miał takie stopień miał. 1-2 stopnie i się wchodziło do góry do kasy. Później zrobili z tego ABC czy coś i to upadło i później właśnie z mojej sąsiadka ma swój sklep i ta pracuje taka miałam nieprzyjemną sytuację. Znaczy kiedyś miałam tak, że
Wiecie, to było jeszcze zanim weszła ustawa o zakazie sprzedaży energetyków. Przed 18 w ogóle. No stwierdziła, że mi nie sprzeda. Bo nie było do 18, a stąd tak pamiętam to samo. Myślałam po mojemu wujkowi chyba Monstera, czy albo piwo zero, nieważne co to było. Ona powiedziała, ja mówię, że dla wujka. Ona powiedziała, ja mówię, że dla wujka. Ona na to. Niech za sam przyjdzie, tak? Chamskim tekstem walnęła, ha. Po prostu wróciłam do domu i czemu nie masz? Ja mówię, ponieważ sam przyjdzie. A która była? Ja mówię, jak ona wygląda. I ta jedna babka jest tak wkurzająca. Taka jedna jest taka wkurzająca, jak ktoś mieszka tam właśnie w tej okolicy, to sąsiadka nawet w porządku z niej kierowniczka, bo tam... O, i mam już ogarniętą rybkę, kotleta, trzeba umyć ręce. Gotuję ziemniaki, bo mnie jeszcze zachcieli sałatkę jarzynową. Więc chciałam się zrzemnąć, ale mnie wysłyszeli telefonem. Aha, zapaliłam wam widoczki. Więc ja tutaj powkładam rzeczy. Płatki ogarnięte i wstawiamy obiad. A tutaj jest ten obiadek. Tylko ładuję telefon, nie wnikajcie. Teraz ja wracam do domu z tym dzieckiem. Przesiedziałam u mojej przyjaciółki. I na Rakuten Wiki znalazłam 3 sezony. Mocało cudzi! Pewnie no. Dzisiaj będzie. A, słyszałam, wczoraj gadali. I wyobraźcie sobie, że 4 odcinki, bo to o coś są tylko dostępne na, za darmo. Jestem wkurzona. Blanka nie miała dziadek, której mówił, że pewnie będzie. A wczoraj gościu taka pewna babka gadała z kierowcą, że będzie pełnie. A jak chcą obejrzeć, mu za coś całe. Ale nie ma wszystkich odcinków za darmo. Ja sobie patrzę na Mango, patrzę na byle co, nie że czytam, tylko patrzę. Jestem weszła na Hirwa, a było tam People Also Like i ja patrzę na pierwsze, ja taki... What? Co mi się na tym odwala? Ja nie wiem, co tu się stało, nie wiem, czy to tu wstawić. Ale Motagi to tam 14035 jest na jeden. Co się na tym świecie dzieje? O moje ko. Dzisiaj będę ogarniać na jutro do sprawdzianu słówka, na odpowiedź i zadania z obsługi gościa w recepcji. Nie wiem, czy jest to słówka. Zresztą mam zadania mam tutaj. Którego nie oceniam, nie wiem, muszę załatwić sobie co było z polskiego, pytać się to, co to ma być za zaliczenie w piątek. I ja mam tutaj tak, pracownia obsługa gości z pracownią obsługi gości, powinny wszystkie notatki być teoretyczne w jednym przedmiocie, ale jak mamy na pracowni, to tam teorię wbija, to tam ostatnio tak. Ja nie mam jakichś rysunków, żeby odróżnić. Zawsze sobie piszę oferty, bo jakoś ładnie prób. I tu jest chyba rejestracja gości. Muszę zobaczyć, chyba przyjmowanie gości. Chyba ta rejestracja z meldunek. Boję się jeszcze, że się melduję, ale wpis rejestracyjny ze mnie na przyjechania pokoju powinno tu być. Muszę o napisać. Wiecie, jak na szybkich opisam? Nawet obić się diabło. Przykładowa procedura, że trzeba zrobić to, ten zeszyt nie już wkurza, bo mi tu wychodzi. I tak, ja tu mam wszystkie dokumenciki, czy mam tu w jednej? I chyba zacznę, właśnie nie wiem, czy język zawodowy, czy język angielski zwykły, czy nie, muszę to ogarnąć. Okej, moi drodzy, ja będę... Moja siostra się nie wylogowała. Bardzo fajnie. Czemu Wiktoria się nie wylogowała z Facebooka i przez to cześć? Muszę się wylogować z jej konta. Ja chcę skończyć. Pisać i rozdział będę kończyła w końcu. Wczoraj nam to zrobić, ale coś nie pykło. Oj.
Nie wiem, dlaczego to dziecko ma dostęp do Facebooka swojego. Skończyłam rozdział i mam 806 słów. A ja nie liczyłam sumy i wyszło mi 6 i jedna chyba. Niecała pół. Namoliłeś się. Muszę to skopiować, nie? I tak się rozpisałam. Kopiuj. I teraz błędy ortograficzne i możemy wstawić na Wattpadzie. Znaczy, rozdziały będą wychodzić razem w jednym tylko, ale ja chcę mieć już przerzucone. Ja na układkę nie zmieniłam, bo stwierdziłam, że bardziej jest sensowna. Moja piękna nowa układeczka już jest. Czemu z życia otaku jest pierwsza? What? Nie zgadzam się, te historyjki są śmieszne. Ale ja wolę alfabetycznie, nie? I sprawdzamy błędy i mogę wklejać rozdział. Ja nie mogę w ogóle nic zrobić w Chromie, bo nie mogę ani YouTube nie działa, ani Wattpad nie chce chodzić. Jednak nie wiem, co tu się dzieje, nawet nie mogę zerknąć, a w Wordzie miałam więcej słów, a tutaj patrzę, a tu mam mniej, nie? Nie mogłam zobaczyć, ile ja mam, ile czasu czytania. Pozostało kilka sekund, co? Jaja, co zrobiliście? Jakiś błąd? Ostatnio liczyłam jak kilka minut. No tu muszę zobaczyć, no tu jest. Ej, ostatnio wychodziło mi 7 minut, a teraz wychodzi mi kilka sekund. Bo może chodzi o zależność, ile pisam. Ja idę liczyć słowa. Ciepie, ciepie, ciepa, ciepa, no. Nie, to... dobra, kalkulator. Będę liczyć. O, coś się obraź. To coś, a nie, to co trzeba. To coś się obraziło, pilnuję tutaj. A ja idę dalej w zoom. Mam się pierogów, było tu więcej, ale ja tak próbowałam. W cudzysłowie próbowałam. Zostało tyle. Plus tu jeszcze do smogotowania. I zostało biedne ciasto. Biedny ciastoczek. A mój pies się leniuchuje przy tym, przy oknie. Jessie! Boże, idealny leniuch nie istnieje. Nie tak wstała. Cieszu, cieszu? I się cieszy. To nie moja chusteczka, ale ja mówię, muszę się do lekarza umówić. Stary pana wskaz. Da się dla zachód coś? No bo co to jest się moja? Poradnia. Nie, że w Szczecinie, ja mówię Stargard Wojska Polskiego, Mickiewicza. Mówię tak. No. Poradnia położnicą ginekologiczną. Stargardzki. Wojskowa specjalizacja, ale ja żołnierza. Tylko ja nie wiem, czy od której mają rejestrację. Rejestrację czynną. Na osiedle zachód, ale w którym miejscu? Jest tu tam Wojska Polskiego do szpitala. Wiem, że nie iść, bo tam masakra w szpitalu. Gdy nie albo jest... kolejki w terminy. Dwa dni temu było aktualizowane. O, mój. Kopii. O, dwa dni temu było aktualizowane.
Na 16. Na a, stan na 26, no to jest na dzisiaj. Ja mam dylemat. Mam dalej żołnierza, termin jest jak mam praktyki, nie? Ale na na zachodzie jest termin na piątek. I nie wiem, co jest lepsze czekać, czy iść na ten piątek. Teraz będziemy tańczyć maszla. Będziemy tańczyć maszę na YouTube Shorts oraz na rolkę. Na rolkę. Programa. Robię study sesję. Na razie matma, później słówka i ja jutro nie będę odpowiadać. Jak w czwartek nie odpowiem, ja pani, takie wytłumaczenie. Pani mnie tak mnie w nos upychała, że musiałam zostać w domu. Rozumie pani. Tutaj mam... Co? Jak mam obliczyć, jeżeli jest 7, 49, 7 i 27, to jest bez sensu. Chciałabym porobić zadania z matmy, rozumiem, tylko została mi słówka, a w środę, żebym poszła. Zobaczymy jutro. Matmeku, mam jedno zadanie zrobić? Znaczy robiłam i jak się przybliża, mam dwa zadania zrobione. Angielskie to tylko słówka, bo chcę o wykładniku rzeczywistym. Ona rzeczywistym pisała, więc wiem jedno, te regułki to ja umiem. Jak jest regułki, to muszę sobie gdzieś zapisać te wzorniki. Ona mówiła, zróbcie sobie wzornik w zeszycie, nie? Bo często ona jest na nazwach. Raz, a ty nie odbierasz. I tu mam na przykład to. Tu mnożę pipi. 3 razy 3. To powinno być 2 pi, ale... Zdanie pierwsze F. Czy pi? No bo na pierwiastek jest 3 razy i ten sam wykładnik. Dobra, nie ważne. Idę, się zabieram. Ludzie, pod TikTokiem mojego brata, jesteśmy Maszla, drugi Ofenin. Ludzie takie, to ty? To ty? Jak to jego dziewczyna, to nie wierzę w Biosia. Jak możecie myśleć, że to jestem dziewczyną mojego brata? To myślę, moja prababcia tak myśli. Bo to starsza osoba ze szkolona na miała wylew. To jest zrozumiała, że prababcia z pamięcią, a taki myśli, że jesteśmy może jestem. Ale ludzie na TikToku? Nie wybaczam tego. Kto krzyci się, że ludzie sobie drukują fanfika z Harry'ego Pottera, a ja na to komuś. No, ale legalnie mnie pani możesz kupić. Według mnie miałam na TikToku kartonistki, więc u nich to legalnie tam gdzieś nie kupić, czyli te fanfiki. A mogę go jak jest zawalami? Zawalony tam gdzieś? Mieli nawet kiedyś kategorię top 10, ale oczywiście weszły zmiany i tego zlikwidowali, aż po prostu mdlałam. A sama jednego chyba takie coś przeczytałam, a z nim to. Znaczy to nie był dosłowny, o co było, ale coś tam miał. To prędzej kupisz w Azji legalnie niż u nas. Mówiąc zaparcia, widząc na TikTok mediach czy coś, nie kupuję aż z zagranicy rzeczy. Ja się jeszcze męczę z tym katarem. Ściągałam muzykę przez stronę, którą zwykle ściągam. A ona wala mnie i klika mi jedno, żeby wkleić link. Reklama. W ten konwenter reklama. Pobrać reklamę. Wywala mnie na osobną stronę, że to dobijam. Tak słaby net, że nawet bot mi... ChatGPT się zaburzył i napisał mi rozdział, ale to samo nazywa się Aleksander Wspomnienia. Ja bym się rozpisał, a teraz mi się miga kropka. I on się rozpisał. No, troszeczkę, bez dialogów. Ale ja dialogi mogę dołożyć. I tak nagle przychodzi mi wiadomość, a tam grupa klasowa, że znowu chemii nie ma. Ja... Właśnie, to jak jutro ja mam iść. Ja jutro? Ja przed matmą mogę się uczyć. Ale zobaczymy z moim nosem.
Gorsza ta wiadomość? Nie. Nie wiem. Kacy dziwit. Pisze. Czekajcie, ja wam przeczytam ten fragment, panie i panowie. Zaczniemy czytać. Pisze z czatem GPT na temat rozwoju książki. To on tak wypowiada lepiej niż, nie wiem, czy bardziej, nie że lepiej, tylko bardziej precyzyjnie niż My Alice Samba, który czyta i chwali. A on tutaj znajduje też wady. I tutaj mam, właśnie pisałam, że rozmawiamy o postaci Megumiego. I ja tutaj piszę, że on właśnie ćwiczy, że go właśnie ma wsparcie od większej części rodziny. Tutaj mamy przyjaciół, tutaj mam dwóch. Czy też nauczyciele widzą to, że no, nauczyciele starają się mu dać wskazówki, takie rzeczy. To on pisze na przykład, żeby było rozwój relacji, czy tam konflikty nie muszą właśnie przebiegać gładko, efekt wsparcia na przykład, tu mam wspólne momenty. No, w kontekście muzycznym ja bardziej mi tutaj napisał wady i zalety. Ja się go spytam, czy chciałby przez... I on mi zawsze przemyślenia, uwagi daje. I ja mam... dobra, jeszcze tak. Ej, ja dzisiaj robię... Kurczę, nie umiem się skupić, nie? Bo ja będę dzwonić. Tylko nie wiem. Robię sobie listę, no. A, to znała pierwsza. To słuchajcie tak. Naście. Spróbuję najpierw tak. Dobra. Próbuję, na razie mam dwie opcje. Próbujemy. Dzwonię na rejestrację, a mówią, że jest od poniedziałku do czwartku. Od godziny 13.30 do 15.00. A jest prawie za niecałe. Za niecałe. 20, za 20, 15.00. Na jeden numer było, że nie wyskakuje, na drugi... Nie dało rady. 11-latka grać w Klondajka, poradnik. A jej dzieci... Ej, pokazuje mi profilowe swojego koleżki. A tam China Tajsa Gejowa z Haikyuja. 11-12 lat. I Haikyuja. To wszystko w tym weekly vlogu. Jak się spodobało, to zostaw łapeczkę, subik. Możesz mu przekazać znajomym, że jest w ten film. Czy też zapraszam, żebyście weszli na moje social media. Możecie wpadać na Wattpada i poczytać jak moją twórczość moją twórczość literacką. Oczywiście też prowadzę bloga, tu też zapraszam, jakbyście tam nie było aktualizowane, ale to nic. Jestem troszkę spięta, więc teraz będę ogarniała angielski, bo jutro mnie nie było, wczoraj miałam odpowiadać, ale mnie nie było. Więc się widzimy do następnego razu. Planuję zrobić takiego vloga z tam tygodnia przed praktykami. Więc trzymajcie. Cześć. A przy okazji jak ktoś znajomych ogląda, to może mi takich z bliższych znajomych, to może napisać mi, czy chce być beta readerem. Osobom, którym mało ufam, jak mnie tutaj oglądają, powiem jedno. Troszkę się stresuję, żeby nie wyszło, że tłumaczono mi lepiej dać komuś bardziej bliższemu do oceny, żeby skrytykował, niż dać komuś obcemu, zachwali i zachwali ciebie.
Trzymajcie się. Pa!